się zdziwisz, Zaro, ale... Leży już w piwnicy. Ale numer. Ty, ja już wiem teraz, czemu on ta woda wylął. No po co? On to wylął, bo ta woda zamarzła, zrobił się lód i patrz, jak oni się poprzewracali obydwa. Ale numer. Ty słuchaj, ja chcę no popatrzeć, co będzie dali teraz. Ale przecież ty dobrze wiesz, co będzie dali w tym filmie. Ty już to ósmy raz oglądasz. Ale tam jest najlepszy taki moment, jak oni te małe samochodziki na drodze poustawią i oni się przewrócą. Kevin, Kevin, Kevin! Kevin, dali paść! Kurde, o nie wychodzi w ogóle. No, coś ty zrobiła, Andzia, czemuś ty mi to wyłączyła, co jest? Bo ja nie życzę się, żebyś ty oglądał takie filmy do dzieci, rozumiesz? Ale czemu nie? Bo zaraz tu przyjdzie Ernest i Zbyszek i ja nie chcę, żeby oni taką popelina tu widzieli w tym domu. Ale przecież to jest fajny film, to jest bardzo fajny i on po prostu jest dumny z niego. Ale ja nie chcę, żeby oni widzieli, że to oglądasz filmy dla dzieci, a poza tym ty to zbyt przeżyłasz emocjonalnie, wiesz? Ja wcale tego nie przeżywam emocjonalnie, no. Ten Kevin to jest najlepszy przykład na to, że gorole są niższą rasą jak Hanysy, o. Ty, to ja z tego wnioskuję, że Kevin to jest Hanys, ja? No, a nie? Ja, a po czym ty to poznasz? A poznam to po tym, bo żaden gorol by nigdy na taki pomysł nie wpadł, wiesz? Aha, ale to już to dziecko nie wpadło na te pomysły. To dziecko, ten Kevin, wiesz, on dostał od scenarzysty scenariusz, on to przeczytał, nauczył się tego i teraz to gru. Tak? Przeczytał, ja? Ja. Przeczytał, przecież sama widziałaś, że on nawet jeszcze czytać nie umiał. Założę się, że jego dziadek mieszkał na Szopienicach, a potem wyjechał do Ameryki, zawiózł im tam naszego Palanta i przerobił go na baseball. Aha, Palanta. No chyba, że ciebie. Kobieto, ja tam zawsze gorola od Hanysa odróżnia, wiesz? Ja ciekawy po czym. A po zachowaniu, jakby nos tu mieli napaść bandziory, to ja by na pewno też miał takie pomysły, żeby nos uratować. Dawaj tym pilot. Mowy nie ma. No ale proszę cię, Andzia, ja chcę no obejrzeć ta scena, jak temu wielkiemu gorolowi na głowa kibel z farbą spadł. Witam. Cześć, wszystko. Witam cię. Cześć, Berci. Cześć. Siedni się. Ty, jak tam biznesy? A, dziękuję, świetnie. Właśnie przyznano mi kredyt w banku, 1 000 000 złotych. Wiela? Milion. No. 1 000 000 złotych, Jezus, no to ja ci gratuluję, Ernest, ale nie boisz się też, że ty za dużo ryzykujesz. Ale stacja benzynowa to nie jest żadne ryzyko, to jest czysty zysk. A właśnie, ty chciałaś coś ode mnie pożyczyć? No nie wiesz, 100 złotych do pierwszego, oddam ci. Nie ma problemu, proszę. Dziękuję bardzo. No, Mercik, głowa do góry. Się tak przypadkiem nie boisz, tak tu przychodzisz, że ci coś zepsuje? A czemu byś miał coś zepsuć? No przecież zawsze godo, że psuje ci każdy biznes, nie? No ale tego mi nie możesz zepsuć. Nie? Nie. A kredyt? A kredyt? Kredytu nie, Dercik. Teraz banki przyznają kredyt wszystkim chętnym. Trzeba tylko przedstawić swoje dochody. No oczywiście to na papierów. Wypełnić tam, wiesz, o niezaleganiu z ZUS-u, o niezaleganiu z Urzędu Skarbowego, PIT-y, VAT-y, rachunki bankowe, no mnóstwo papierów. Matko Święto. No tak, o Matko Święto, ale za to jest gotówka na rozpoczęcie biznesu. Kredyt przyznany na 25 lat. Oprocentowanie roczne 6%. Rozumiesz? Ha, ha. I jeszcze w dodatku, jak chce, to mogę go spłacić w każdym momencie. Ha, i co? Super! Żyć nie umierać, Bercik! Trzymaj się, na razie, lecę. Cześć, ta stuwa. Andzia, kiedy będzie mówił? Zaraz. Cześć, Hanyski. Cześć, Andzia. Cześć. Cześć. Ty, Zbyszek. No. Ty wiesz, że świat dzieli się na Hanysów i goroli, nie? Ja tak wiem, drogi przyjacielu, ty mnie to o tym mówisz przynajmniej raz w tygodniu albo i częściej. A co tym razem? Ale tak, Hanysy też się dzielą na dwie podgrupy. No tak, no słucham. No. I na przykład taki Kevin są w duma. Co? Zbyszek, jemu chodzi o ten film, co on go w kółko oglądał. A, Kevin sam w domu, no widziałem, fajny, no i co, no i co? No, no właśnie, jakbyś widział, Zbyszek, tam była taki Kevin, nie? Aha. Wylał woda przed domem, nie? Czy Gorol by coś takiego wymyślił? No, widzisz, nie wymyślałby, a on je Hanys i wymyślił. Jak to, wylał wodę przed domem, no i co? No i te dwa hary z tego, co przyszli tam do niego, żeby go napaść, to się poślizgały, poczaskały, no. No i co z tego? No to z tego, że Gorol by tego nie wymyślił, a on wymyślił, no. Co? A,
już wiem. To znaczy ten Kevin to jest ten porządny Hanys, a ta druga kategoria tych Hanysów to co? A ta druga kategoria to są Hahari i Hapole. Czyżbyś miał na myśli swojego szwagra Ernesta? Och, Zbigniewie, jakiś ty jest inteligentny Warszawiak, ty czytasz w moich śląskich myślach. To już ciekawe, skąd Zbyszek to wiedział, nie? Proszę bardzo, nawet Andzia się dziwi, skądżeś ty to wiedział? A skąd? Bo ci tyle razy mówiłem, że Warszawioki to mają pierońsko-gorolsko intuicja. Dobra, nieważne, Zbyszek, ty wiesz, co ten pieroński Hapol teraz wymyślił? Co? On se wziął kredyt z banku, rozumiesz? I to wiesz na ile? No. 1 000 000 zł. Co? Naprawdę? I wiesz co, Zbyszek, chodzi no tu. Wiesz co mi się wydaje? Że mój brat za dużo ryzykuje. Nie, a Andzia, dzisiaj biznes bez kredytu w ogóle nie istnieje. Ja? No, kredyt to jest dźwignia finansowa, nie ma to tamto. Co ty fandzolisz za głupoty? Na Śląsku się zawsze gadało tak, żyj za swoje, a nie na kredyt, nie za cudze. I zawsze było dobrze. Andzia, czy ja kiedyś w życiu kredyt wziął? Bo cię nie było stać. O, właśnie, bo ja był taki uczciwy, że mnie nie było stać, a takim Hapolem dawają pieruna. Ale jeszcze, Bercik, muszę ci powiedzieć, że tak się składa, że ja też wziąłem kredyt. Co? Kurczę, co to jest? Epidemia jakoś, czy co? Tak, Andzia, rozkręcam nowy biznes. Pieruna, on już tak samo go dopadł, jak ten Hapol Ernest. Andzia, postanowię poszerzyć front inwestycyjny. Wchodzę w nowy stragan na bazarze. No to brawo, Zbyszek! Co brawo, komu? Jemu brawo, durny i tyle. Ty się tym, Zbyszek, w ogóle nie przejmujesz. Ja się nie przejmuję. Słuchajcie, myślałem, że... Ja ci powiem czemu. Dlatego, że on po prostu wam zazdrości ciebie i Ernestowi, że wyście są takie dwa obrotne chłopcy. Co? Jesteśmy dwa obrotne chłopcy. No i co, dali cię ten kredyt? Dali. Było? No, wiesz, były. Trochę korowodów było, co nie będę ukrywał. Wiesz, musiałem pokazać im tam te zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami, waty, pity, wiesz, wyciągi z obrotów i tak dalej. Ale dali. Ty widzisz, on już nie inogodo jak ten Hapol, ale już... Kurczę, za chwilę będzie wyglądał jak ten Ernest pieruna. Zazdrość przez ciebie przemawiał. A chwila, żeś dostał tego kredytu, co? Mnie zazdrość przemawia przez imię. Czy ciebie kobieto w dekalpizmu, Zbyszek? Chodź no, zrozum ty jedna rzecz, chłopie. Nie szak mnie tak. Ty teraz będziesz żył za cudze. Co? Nie tak, że cię wychowywał, wiesz? Ty mnie wychowywałeś. Ty mnie w ogóle nie wychowywałeś. Właśnie. I dlatego mu wyrzuty sumienia, wiesz? Proszę bardzo. Proszę bardzo. A 5 000 zł. Pierunie, co? Zbyszek, a ty się nie boisz z taką kasą jeździć na trasie Warszawa-Katowice, Katowice-Warszawa? Andzia, kto to może wiedzieć, czy ja tam wiozę jakieś pieniądze, czy nie? 5 000 zł na 5% rocznie na 10 lat. Tela, to jest korzystny kredyt dla ciebie. Bardzo korzystny. Bercik. Ej, co mu się stało? I to wszystko cudze, mieć kiedyś tyle fotek. Ja nie wiem, co mu się stało, ale już się boję. Ja się też boję. Ty, Bercik, co się dzieje? A idź, chłopiec, czego te gorole już nie wymyślą? A co zaś wymyślili gorole? Ty, Aloś, ty się forsztelujesz. Na przykład jak ty potrzebujesz forsy, nie? To co ty robisz? Bida do banku i biera kredyt. Co? No idę do banku i biera kredyt, a nie? Zdrajca! Co? Czym jesz z nimi, ja? Z kim? No z kim? Z gorolami. Ja powalę. A potem się nie dziwić, kurczę, że przestępczość wzrasta, służba zdrowia upadła, że kopalnie zamykają, ale jak nawet Hanysy w tym nie widzą nic złego, to się nie ma co dziwić. Bercik, zawrzyj ta klapaczka, przecież banki są od tego, żeby udzielać pożyczków. Doprawdy? A nie? Cześć, chłopy! Cześć. Nie ma dzisiaj nic na kredyt, nie ma. Cześć. Nie, Aloś, nie, ja się ino chciał inteligentnie z wami pogadać, bo wiesz, jak to fajnie usłyszeć jakąś inteligentną rozmowę. Skąd wiesz, że inteligentną? A na przykład stąd, że jak to usłyszał takie jedne słowo, rozumiesz, takie wydaje mi się, że jest bardzo inteligentne, nie? Jakie słowo? No wiesz, tu padło wiele słów, ale mnie się konkretnie rozchodzi o słowo pożyczka. Mi się pierońsko spodobało, wiesz? Ty... Zapomnij, nic ci nie pożycza, a Alois... Alois też ci nie pożyczy. Nie, ja to rozumiem doskonale, ja to świetnie rozumiem. I no, z drugiej strony sytuacja się przedstawia tak, że mnie strasznie suszy.
To, słyszycie, a? Mhm. To czemu ty się, chopie, na przykład nie idziesz do banku i nie weźmiesz się kredytu? Nie? No, pięcioka byś sobie pożyczył i usłyszał, że banki Hanesum już też pożyczają. A przeca pożyczka wziąć w banku to nie jest nic takiego złego, nie? To tuż weź se idź, nie? Nie, no mi się nie chce. Nie chcę, nie chcę, bo by ci żaden bank nie pożyczył pięcioka, chopie, no. Chopie, pożyczył i no mi się nie chce, a jakby chyno chciał, to rozumiesz, znam takiego bankowca, co on każdemu pożyczy. Doprawdy, ty znasz bankowca. A co, nie? Pewnie, że znam bankowca. I on by pożyczył takiemu jak ty. Pewnie, że by pożyczył, on by każdemu pożyczył. I no ja akurat do niego nie chcę iść, bo boję się wpaść w pętla zadłużenia, bo nie bardzo wierzę w stabilność złotówki. Godność, choćbyś się znął na bankowości. A co, nie znam się, nie? Ty poważnie, ty się znasz na bankowości? Mhm. No to posłuchajcie. Na przykład inwestor, kery, co, chce zainwestować i na przykład i chciałby kupić złotego, bo czuje coś, mu tak godo, że ta waluta się będzie umacniać. I może by i tak było, ale na przykład, że w tym momencie wchodzi na rynek importer, kery potrzebuje euro. I co się wtedy dzieje? Co? Co? Chopie, masakra jest, rozumiesz? Masakra, bo on właśnie ten importer kupuje te euro zamiast złotówki i wtedy zamiast kurs złotego wzrosnąć, normalnie maleje. A jak rynek jest płytki, to jedna transakcja może normalnie zakwiać kursy, no. Ale zaraz, jak to rynek może być? Ja nie rozumiem, jak rynek może być płytki. A może, jo, za bajtla kiedyś jeździł do babci, do Raciborza i jak tam Odra wyloła, to cały rynek zalął, ale ino tak do kolan, to już... Płytko było, nie? Ale co to ma do rzeczy? No to tyś coś zaczął o jakimś płytkim rynku godać. No ale widzę, że się znoż na kredytach. To godaj jeszcze raz, godaj dalej, no. Ale już właściwie skończył. No i jaki to ma sens ta twoja godka? Jaki to ma sens? Taki to ma sens, że normalnie proponuję wam inwestycje w chopie we franki szwajcarskie. To jest pierońsko stabilna waluta. Chopie, ty się narąbał, albo ty się doprawdy znasz na tym, no, na tym. A co narąbał? Godą, bo no... Godową przysięgą, że znam bankowca, no i w każdej chwili go mogę przyprowadzić. Dobra, Gerard, prowadź mnie do niego, ale drabko. Mm. Ale tyś przed chwilą godał jeszcze, Bercik, że... Dobra, przed chwilą, że godał, bo że przed chwilą myślał, że się nie znam na bankowości, ale kurczę, jak ja tu usłyszę o tym płytkim rynku, to ja myślę, że do hera przodowego żaden płytki rynek nie ma znaczenia i dam se rady. Idymy. Andzia, załatwione. Jak? Kupił żeś ten nowy stragan? Most recht. Inwestycje na odcinku górnośląskim idą szerokim frontem. Nie ma to tamto. No, chyba pójdę do Alojza i obala Halba. Ty się tak bardzo nie wczuwaj w ten Śląsk, bo skończysz tak marnie jak mój mąż, wiesz? A właśnie, a gdzie mój kolega Bercik? A, poszedł z rana do miasta i kaś przepód. I co, jeszcze nie wrócił? Nie. Pewnie się na mnie obraził, na amen. Ale o co miałby się na ciebie obrażać? No pewnie o ten kredyt, przecież on jest wielkim wrogiem życia na kredyt i w ogóle, o. A mnie się wydaje, że mu to raczej zaimponowało. Dzień dobry. No nie wiem, nie wiem. Ja, co to jest? Andzia, ale się zdziwisz. Ja, Andzia, jak ty się zdziwisz? No już się boję. No już się boisz, ale wiesz jak się zdziwisz. No, bo ty zawsze myślisz, że jest bardziej durny od tych goroli, co ci tak imponują, nie? No, ja, no. Tak właśnie myślisz. No. No dobra, no i co? No. Ty się proszę nie wtrącaj, dobra? Tak jest, warsztawiok. Ty trzymaj dziób. Albo nie. Wtrącaj się, to ciebie też dotyczy. Proszę bardzo, wtrącaj. Tak jest, Beniu. Po dłuższym namyśle ja się zgadzam z wnioskiem mojego przedmówcy. Wtrącaj się, bo to ciebie też dotyczy. Ty, Gerard, uspokój się, dobrze? Dobra, Gerard, już się uspokoi. Dobra, tylko najpierw poproszę o moja prowizja. Jako prowizja? Co za prowizja? Pokaż im, Bercik. Uwaga! Proszę bardzo. A co to jest? No, jak to co? 5000. Co? No coś jest taki zdziwiony, warszawiok. A co ty myślisz, że ino wy, warszawioki, się dobrze z kasą komponujecie, co? Aha, widzisz, jak ci kopara opadła. Hanys potrafi. Bercik, a skąd ty to możesz? Wziąłem kredyt inwestycyjny. Inwestycyjny? Ty. A w co ty zamierzasz inwestować? No, tego to jeszcze nie wiem. Ty, to czekaj, no to ty wziął kredyt inwestycyjny i ty nie wiesz na co? I czy ja mogę prosić... Nie, Gerard, nie możesz. W tej chwili do domu, rozumiesz?